Ake Holmberg, Ture Sventon w Sztokholmie, 1968 rok. Grudniowa niedziela u jubilera Erikssona. Ulica Krasnoludków w Sztokholmie jest wyjątkowo sympatyczna. Już sama jej nazwa brzmi przyjemnie. Trudno nawet uwierzyć, że może istnieć ulica nazywająca się tak ładnie. A jednak na niej właśnie zdarzyła się kilka lat temu najbardziej dziwna i niepokojąca historia, z jaką prywatny detektyw Ture Sventon miał kiedykolwiek do czynienia. Rozwikłał ją oczywiście we właściwy mu szybki i zręczny sposób. Jubiler Eriksson byłby najchętniej zatuszował całą sprawę, ale tego nie dało się zrobić, bo pisano o niej w każdej gazecie. Ulica Krasnoludków leży w pięknej dzielnicy Wasastad. W tej części miasta spotyka się przeważnie sklepy nabiałowe, pasmanterie i piwiarnie. Tak samo jest na ulicy Krasnoludków. Z tą jednak różnicą, że znajduje się tam również sklep jubilerski. Szyld nad jego oknem wystawowym głosi: Henryk Eriksson Jubiler. Mimo wszelkich uroków w ulicy Krasnoludków można by pomyśleć, że nie jest to zbyt dobre miejsce dla jubilera. Ale myśląc tak, popełniłoby się zasadniczy błąd. Bo gdy tylko ktoś w sąsiedztwie żeni się lub wychodzi za mąż, ludzie zaraz mówią: pójdziemy do Erikssona poszukać jakiegoś prezentu ślubnego. Chyba kupimy coś z platerów. Pan Eriksson znany jest na całej ulicy Krasnoludków dzięki swoim pięknym prezentom ślubnym. Nigdzie nie dostanie się tak ślicznych platerowanych półmisków, lichtarzy czy salaterek, nie mówiąc już o widelcach. Czy wystarczy pół tuzina, czy też damy im cały tuzin? Zastanawiają się kupujący. Ale jubiler Eriksson marzył najchętniej o sławnych klejnotach i brylantach. Czytywał książkę o szlachetnych kamieniach światowej klasy i wszystko wiedział na temat ich szlifu, ilości karatów, właścicieli i ceny. Najbardziej lubił czytać o kamieniach tak dużych, że aż nie mających ceny. Zgromadził całą półkę książek o diamentach. Wiedział wszystko o kohinorze i o wielkim mogole. Pani Eriksson nieraz mu wypominała: znów siedzisz i czytasz o wielkim mogole, zamiast zabrać się do czegoś pożytecznego. Podczas niedzielnych przechadzek po mieście jubiler Eriksson lubił zatrzymywać się przed najbardziej znanymi sklepami jubilerskimi, mającymi olbrzymie okna wystawowe. Wpatrywał się tam w drogocenne kamienie i gdy tylko zobaczył coś naprawdę wyjątkowego, pogrążał się w myślach. Wróciwszy na ulicę Krasnoludków, zawsze rzucał okiem na swoją wystawę z platerami, a dopiero potem szedł na górę zjeść szynkę, czy cielęcy sznycel, czy szarlotkę. Rodzina Erikssonów mieszkała bowiem nad sklepem. Trudno wyobrazić sobie lepsze warunki dla jubilera. Wystarczyło wejść do windy i wjechać 3 piętra. Mieli przestronne, nowoczesne mieszkanie składające się z 3 pokoi i kuchni oraz przylegającego do niej małego pokoiku. Trochę było ciemne i ponure, niemniej mieszkało się w nim wyjątkowo przyjemnie i wygodnie. W prawie każdą niedzielę jubiler Eriksson mówił przy obiedzie: widziałem dziś wspaniały brylant na mieście. Piękna rzecz, ale szlif niewłaściwy. Ja bym go nigdy nie ciął w ten sposób. I jakbyś go ciął w takim razie? Zapytała pani Eriksson w którąś taką niedzielę. No, szkoda, że nie ma dziś ciotki Agdy. Ona tak lubi szarlotkę. U niej zawsze taka dobra szarlotka. Szarlotka? Odezwał się pan Eriksson, podnosząc półprzytomny wzrok nad talerza. Nie chcesz powiedzieć rubiny? Nie, nie chcę. Odparła jego żona, ściągając lekko wargi. Wcale ich nie miałam na myśli. Jej mąż wpatrywa się w nią ze szczerym zdziwieniem. Ależ kochanie, wiesz przecież dobrze, że ciocia Agda ma pierścionek z 3 rubinami najwyższej klasy. Z tych rzeczywiście najlepszych na świecie, koloru krwi o jedwabistym połysku. Tak, wydaje mi się, że wiem, odparła pani Sonia Eriksson. Ale ja myślałem, że powiedziałaś, zaczął jej mąż z półotwartymi ustami. Sonia Eriksson odpowiedziała powoli, dobitnie, z ledwo dostrzegalną groźbą w głosie. Powiedziałam, że ciocia Agda powinna tu być teraz, bo bardzo lubi szarlotkę. I ja też. Ale nie szarlotkę, dodał pośpiesznie roztargniony jubiler. Chciałem powiedzieć, państwo Eriksson mieli 2 dzieci, Elżbietę i jej brata Henryka Erikssona Juniora. Oboje przysłuchiwali się chętnie rozmowom rodziców. Uważali, że to równie zabawne jak pójść do kina i oboje wiedzieli dokładnie, jak takie rozmowy podtrzymywać. Co chciałeś powiedzieć, tatusiu? spytała Elżbieta. Miała jasno niebieskie oczy, blond włosy uczesane w koński ogon i niedzielną sukienkę w kratę. Co takiego, dziecko? spytał ojciec trochę zirytowanym głosem. Mama właśnie mówiła, że u cioci Agdy jest zawsze taka doskonała szarlotka. Wtedy tata powiedział, że jest prawie światowej klasy. Włączył się Henryk, marszcząc czoło, cały zatopiony w myślach. Tak, tak powiedziałeś, tatusiu, dodała Elżbieta. 3 sztuki, rzekł Henryk. 3 szarlotki o światowej sławie. Zmarszczył jeszcze bardziej czoło. Widać było, jak głęboko się zastanawia. Cicho bądźcie jedno z drugim, odezwała się pani Eriksson. I taka to scena rozegrała się w tej całkiem zwyczajnej rodzinie jubilera, siedzącej pewnej grudniowej niedzieli przy kolacji na ulicy Krasnoludków. Na dworze zaczął padać śnieg. Zbliżało się Boże Narodzenie. Latarnie uliczne były już zapalone. Nikt absolutnie niczego nie przeczuwał. A jednak tego właśnie wieczoru zaczęła się owa tajemnicza i niepokojąca historia. W holu zadzwonił telefon. U Erikssonów panował taki rodzinny zwyczaj, że ile razy dzwonił telefon, wszyscy zrywali się i zaczynali krzyczeć. Telefon! wołała pani Eriksson. Ktoś dzwoni i ja odpowiem! krzyczał Henryk Junior, zrywając się z miejsca i przewracając krzesło. Nie, ja! krzyczała Elżbieta i też się zrywa, ale trochę za późno. Wydaje mi się, że słyszałem dzwonek, mówił jubiler, podnosząc wzrok z nad talerza. To chyba telefon. Każda rodzina jubilera ma swoje szczególne przyzwyczajenia. Eriksonowie stawiali niemal na głowie, gdy tylko zadzwonił telefon. Halo? powiedział teraz Henryk, podnosząc słuchawkę. Cała rodzina słuchała. Tak jest, dzień dobry. Słychać było z holu głos Henryka. Potem nastąpiła krótka przerwa. Kto to może być? spytała pani Sonia cicho, nie wstając od stołu. Cst! syknęła Elżbieta. Ciekaw jestem, kto to dzwoni, powiedział jubiler. Po czym wszyscy siedzieli w milczeniu i nadsłuchiwali. Czy ciocia chce mówić z tatą, czy z mamą? Doszedł jej głos Henryka. Ciocia Agda, powiedziała pani Eriksson. Ciocia Agda? spytał jubiler. Pani Eriksson wstała i wyszła do holu. Jej mąż też wstał i wyszedł do holu z serwetką w ręku. Elżbieta już była przy telefonie. Mama zaraz podejdzie, powiedział Henryk. Do widzenia, ciociu. I podał matce słuchawkę. Halo? powiedziała pani Eriksson. Czy to ciocia Agda? Mówiła dalej serdecznym, telefonicznym tonem. Na Boże Narodzenie, rzekła chwilę później nieco innym już głosem. Oczywiście, jasne, że ciocia może. Wszyscy słuchali. To jest trochę niedogodne, tak, ale oczywiście będzie nam miło widzieć ciocię. Pani Eriksson bardzo się starała odzyskać swój telefoniczny ton, ale niezbyt jej to wychodziło. Zrobiła jeszcze jeden duży wysiłek. Mam nadzieję, że ciocia zadowoli się tym, co ona zastanie, powiedziała. A potem nie było już po co więcej się wysilać, bo telefonistka oznajmiła, że minęły 3 minuty. Ciocia Agda zdążyła więc tylko powiedzieć do widzenia i odłożyła słuchawkę. W holu zapanowała cisza. Dzień dobry, odezwał się Henryk. Piękny dziś mamy dzień, powiedziała Elżbieta. Jakaście spali? Czy ona naprawdę przyjeżdża? spytał Henryk. Na Boże Narodzenie i tak dalej? Wygląda na to, że tak, odparła pani Sonia Eriksson. Milcząc wszyscy wrócili gęsiego do rozpoczętej szarlotki. Więc to była ciocia Agda? spytał jubiler spokojnie, chcąc przerwać panujące w jadalni milczenie. Pani Eriksson nie miała dość energii, żeby odpowiedzieć. Dalej nikt nic nie mówił. Słychać było tylko lekkie mlaskanie, które w domu jubilera zawsze towarzyszy jedzeniu szarlotki z sosem waniliowym. Cień. 6 godzin później w całym domu Erikssonów było ciemno. W sypialni rodziców słabe światło lamp ulicznych przedzierały się przez story, padając na ściany i sufit. Oboje państwo Erikssonowie oddychali wolno i głęboko. Na stoliku nocnym jubilera leżała otwarta książka o brylantach, a pod materacem jego niedzielne granatowe spodnie z kamgarnu, które w ten sposób same się odprasowywały. Na stoliku pani Eriksson leżała lista rzeczy do kupienia przed Bożym Narodzeniem. Co jakiś czas przejeżdżał ulicą samochód. Elżbieta spała w swoim pokoiku za kuchnią. Koło jej łóżka leżała gramatyka angielska, a na kołdrze otwarty, ilustrowany tygodnik, który spadł, kiedy panna Eriksson przewróciła się we śnie na bok. W saloniku spał na kanapie jej brat. Na krześle leżały 3 aksamitne poduszki, narzuta, zdejmowane co wieczór z kanapy, kiedy młody Eriksson szedł spać. Obok kanapy stał mały, okrągły stolik z metalowym, otwieranym blatem. Na nim leżała gramatyka angielska i portmonetka zawierająca 75 yry oraz 2 zagraniczne znaczki z Afryki w osobnej przegródce. Na kołdrze leżał otwarty, ilustrowany tygodnik, który spadł, kiedy młody Eriksson przewrócił się we śnie na bok. Cała rodzina jubilera spała. Zegar na wieży w mieście wybił 12. Godzinę później wybił 1. Pół godziny później wybił 1:30. Do mieszkania Erikssonów prowadziły z sieni 2 wejścia. Na jednych drzwiach widniało nazwisko Erikssonowie, na drugich napis kuchnia. Drzwi kuchenne zaopatrzone były w staroświecki zamek, tak zwany patentowy. I te zamki są praktyczne i wygodne z różnych względów. Jeżeli na przykład zapomniało się klucza, zamek można dość łatwo otworzyć innym kluczem. Na zamek patentowy zawsze można liczyć. Kiedy zegar wybił 1:30, w zamku patentowym znajdujący się w kuchennych drzwiach państwa Erikssonów coś zachrobotało lekko dosłyszalnie. Potem nastąpiły jeszcze 2 malutkie uderzenia, których nikt nie słyszał. A potem drzwi otworzyły się powoli i jakiś nieprzyjemny cień wsunął się do kuchni. Cień zamknął za sobą drzwi, ale zamek zostawił otwarty. Doświadczony cień nigdy nie zamyka drzwi na zamek, bo nigdy nie wie, jak prędko będzie musiał je znów otworzyć. Doświadczony cień stanął tuż za drzwiami i zapalił latarkę elektryczną. Światło padło na zlew. Ukazał się w przeraźliwej jasności stos talerzy z okruchami szarlotki i resztkami znakomitego, bardzo zaschniętego sosu. Cień przeszedł przez kuchnię, zgasił latarkę i wszedł do holu. I tam stanął, nadsłuchując. Cisza była absolutna, tak jak i ciemność. Cień nie widział własnej ręki przed sobą, więc znów zapalił latarkę i zobaczył, że ma 2 drzwi do wyboru. Zgasił latarkę i ostrożnie otworzył jedne drzwi, a ponieważ dalej było zupełnie cicho, oświetlił pokój. Światło padło na stół jadalny. Stała na nim salaterka z kilkoma mandarynkami, obok leżała wieczorna gazeta. Wtedy cień otworzył drugie drzwi i znów słuchał, ale wszędzie było cicho. Dochodziło tylko jakieś posapywanie, lekkie i regularne. W świetle latarki cień jął przypatrywać się z wielkim zainteresowaniem śpiącej na kanapie postaci Henryka Erikssona Juniora. Potem przesunął się przez pokój do następnych drzwi, zgasił latarkę i otworzył je bezgłośnie. Usłyszał w ciemności chrapiący duet, jednostajny, pełen spokoju. Znów zapalił latarkę. Światło padło prosto na spodnie jubilera zwisające spod materaca, aż na dywanik przy łóżku. Cień zgasił latarkę, podszedł po ciemku do spodni, stanął i nadsłuchiwał. Chrapanie było teraz tuż obok. Z bliska zdawało się jeszcze spokojniejsze, niewiarygodnie równomierne. Cień pochylił się i zaczął grzebać w kieszeniach spodni pana Erikssona. Kapelusz. Nastał poniedziałkowy ranek na ulicy Krasnoludków. Kto tu chodził? Spytała pani Eriksson, pokazując podłogę w holu. Jej podłogi były zawsze przepięknie utrzymane. Nigdy nie było na niej śladu mokrych butów. To ty? Zwróciła się do Henryka, wskazując szereg wyraźnych śladów idących od jadalni do saloniku i tam znikających na dywanie. Na pewno nie, odparł Henryk. Siedział razem z Elżbietą przy śniadaniu przed pójściem do szkoły. Pili czekoladę, jedli szwedzki chleb. Nie wychodziłem dziś na dwór, stwierdził. A wczoraj? Wczoraj tak, odparł Henryk. Pani Eriksson zastanowiła się. Przecież wczoraj nie było śladów. Może to ty? Zawołała w stronę pokoju sypialnego. O co chodzi, kochanie? Spytał jej mąż. Szukał właśnie czegoś w bieliźniarce. Chcę wiedzieć, czy to ty zostawiłeś ślady na podłodze. Co takiego? Spytał jubiler dalej, grzebiąc w bieliźniarce. Ślady! Krzyknęła pani Eriksson na całe mieszkanie. W końcu jubiler przyszedł do holu z pęczkiem kluczy w ręku. Nie mogę dojść, gdzie są moje klucze, powiedział. Czy to ty zostawiłeś te ślady na podłodze? Spytała go żona. Nie pamiętam, kochanie, o jakich to śladach mówisz od samego rana. Wtedy wtrąciła się Elżbieta. To nie może być, tatuś. Wczoraj ich przecież nie była, tatuś dziś nie wychodził. Pani Eriksson spojrzała na męża. Miał na sobie szary szlafrok i pantofle nocne. Zobaczyła od razu, że nie był jeszcze na dworze tego ranka. Ale nie chciała dać za wygraną. Przecież jej parkiety znane były z pięknego połysku. Znów spojrzała na ślady stóp. To musiała być 10, jeśli chodzi o numer, i dość szeroka. Czy to ty? Spytała Elżbietę dla porządku. I jak jest dziś na dworze? Henryk zwrócił się prędko do Elżbiety. Wychodziłaś już, więc powiedz. Panią Eriksson mocno to wszystko zastanowiło. No ktoś to musiał jednak zrobić, stwierdziła. Trzeba wycierać nogi dzieci, oświadczył jubiler. Musicie pamiętać, żeby zawsze pamiętać. Dzieci poszły do szkoły. Pan Eriksson, pobrzękując pękiem kluczy, zapytał. Czy widziałaś klucze od biurka? Nigdzie ich nie ma. Które klucze od szafy? Pani Eriksson całkiem zapomniała o śladach. Nie mam je tutaj, ale te drugie od domu i od biura, ten mały pęczek. Pani Eriksson uspokoiła się nieco. Szafa oznaczała u nich sejf w pokoju za sklepem, gdzie trzymali część towarów, a także dzienny utarg. A tak, klucze domowe, powiedziała. Gdzie je miałaś ostatnio? W moich popielatych spodniach, tych na co dzień. Nie powinny tam być oczywiście, to moja wina, kochanie. Ale znalazłem je właśnie, powiedział jubiler, machając pęczkiem kluczy. Bieliźniarce. Pytam, gdzie miałeś ten drugi pęczek kluczy, ten, który zginął, którego nie może znaleźć. Gdzie go miałeś ostatnio? W granatowych spodniach. Wsadziłem je jak zwykle pod materac, żeby się odprasowały. Chcesz powiedzieć, że pęczek kluczy domowych był w granatowym garniturze, który miałeś na sobie wczoraj? Tak, granatowy pęczek niedzielny. Właśnie o nim mówię, ale teraz go nie ma. Pani Eriksson spojrzała na ślady stóp. Wydało jej się, że widzi ducha idącego po parkiecie. Pan Eriksson spojrzał na żonę, potem na podłogę. I on jakby zobaczył ducha na parkiecie. No nie myślisz chyba, zaczął. Nic nie rozumiem, odparła pani Eriksson cichym, lecz stanowczym głosem. Poszła do kuchni, wyjęła z kredensu dwie filiżanki. Nagle głośno krzyknęła. Jej mąż, spodziewając się najgorszego, wbiegł do kuchni. No co się stało na litość boską? Spytał. Pani Eriksson z przerażoną miną wskazała krzesło koło drzwi. Na krześle leżał kapelusz. Pan Eriksson podniósł go ostrożnie. Co za nieprzyjemny kapelusz. Ogromny, bardzo zniszczony, w kolorze ni to brudno-żółtym, ni to buraczkowym. Trudno uwierzyć, że taki kolor może istnieć, a co dopiero taki kapelusz. Nie miał żadnego kształtu, cały był w tłuste plamy. Przypominał zgniły, trujący grzyb. Ktokolwiek znalazł kiedykolwiek kapelusz tego rodzaju na krześle w kuchni, wie, jakie to nieprzyjemne. Najgorsze jest to, że czuje się pełznącą zapowiedź bliskiego niebezpieczeństwa. Ten, kto znalazł cudzy kapelusz na swoim krześle kuchennym, wie, że to dopiero początek czegoś złego. Twarz jak księżyc w pełni. Na ulicy Krasnoludków panował ruch przedświąteczny. We wszystkich sklepach było wyjątkowo dużo kupujących, a w całej dzielnicy bardzo się wszystkim spieszyło. Kiedy na ulicach Wasastad pada śnieg, ten pośpiech i nerwowa atmosfera nabierają szczególnego uroku. O zmierzchu platerowane wyroby w oknie wystawowym u jubilera Erikssona lśniły poprzez płatki śniegu prawdziwie świątecznym blaskiem. W środku okna stał mały krasnoludek, mniej więcej wielkości świecznika za 12 koron i trzymał małą tabliczkę z napisem upominki gwiazdkowe. Inne dwa małe krasnoludki mniej więcej wielkości widelców siedziały każdy z łyżeczką do herbaty w ręku i udawały, że jedzą kaszę z małej platerowanej miseczki. W sklepie panowało wielkie ożywienie. Obsługiwano równocześnie trzech zaśnieżonych klientów. Jubiler i jego pomocnica, panna Hanson, mieli pełne ręce roboty. Sprzedawali kółka do serwetek, noże do tortów, a także owalne i okrągłe patery na ciasta. Drzwi prowadzące do pokoju na zapleczu były szeroko otwarte. Widać było przez nie biurko, stół do pracy i staroświecki zielony sejf. Panna Hanson, która od wielu lat pracowała u Erikssona, sprzedawała jedną rzecz po drugiej. To była prawdziwa przyjemność kupić u niej pół tuzina łyżek deserowych typu Gustaw i otrzymać je zapakowane w etui z marszczonym jedwabiem wewnątrz. Pan Eriksson, sprzedając platery, miał zazwyczaj nieco roztargniony wyraz twarzy. Gdy natomiast sprzedawał pierścionek ze szlachetnym kamieniem, zachowywał się niemal jak lekarz przy badaniu. Stawiał diagnozę i udzielał wyjaśnień na temat połysku i szlifu. Zdarzało się niekiedy, że roztargniony jubiler tak skrytykował pierścionek lub broszkę, którą chciał sprzedać, że klient na wszelki wypadek mówił, że musi tę rzecz przemyśleć i odchodził. Nic podobnego nigdy się nie zdarzyło, gdy sprzedawała panna Hanson. Kupić u niej szczypce do cukru typu kajsa i otrzymać je zapakowane w różową bibułkę, to dopiero była radość. A teraz pokazywała właśnie tuzin łyżeczek klientowi w zaśnieżonym płaszczu. Klient był wyjątkowo duży. Jego płaszcz też był wyjątkowo duży. Na szklanej płycie lady położył ogromną czapę z baranka pokrytą śniegiem. Śnieg zaczął topnieć i spływał cienkimi strumyczkami na szkło chroniące naszyjniki i pierścionki w gablocie. Jego twarz przypomina duży, sympatyczny księżyc w pełni. Wziął do ręki błyszczącą łyżkę i trzymał ją w gigantycznych palcach podobnych do bananów. Jaka śliczna łyżka, powiedział. Tak, ten model ma duże powodzenie, odparła panna Hanson. I wygodnie się nią je, mówił dalej człowiek o twarzy jak księżyc. Popatrzył na 6 noży do ryby model Salsium, wyjął jeden z pudełka i powiedział. Wspaniałe do gotowanego miętusa, co? Zawsze twierdzą, że nie ma jak gotowany miętus, jeśli chodzi o ryby. Panna Hanson, uśmiechając się uprzejmie, lecz jakby w pośpiechu, zgodziła się z nim, że gotowany miętus jest dobrą rzeczą. Potem człowiek o twarzy jak księżyc w pełni zaczął badać ceny solniczki, jednego owalnego i 2 okrągłych półmisków, a także noża do sera. Wszystko mu się podobało. Trudno by sobie wyobrazić bardziej zachwyconego klienta, ale nie mógł się na nic zdecydować. Na krześle siedziała jakaś pani i czekała, a z jej śniegowców spływały stróżki roztopionego śniegu. Widać było po niej, że z jakiegoś powodu nie podobały jej się noże do sera. Można się też było domyślić, że nigdy nie jadła gotowanego miętusa. Czy wybrał pan coś odpowiedniego? Spytała w końcu panna Hanson. Człowiek drapał się w brodę, wodząc błędnym wzrokiem po półkach w oszklonej szafie za ladą. Rzucił też okiem do pokoju na zapleczu. W tym momencie otworzyły się drzwi od ulicy i wyszła starsza pani, dość wysoka i tęga, w starym, przerabianym, lecz dobrze zachowanym futrze. W jednej ręce niosła walizkę, którą postawiła na ziemi, zamykając za sobą drzwi. W drugiej ręce też miała walizkę, a poza tym jeszcze parasolkę i torbę. Postawiła to wszystko na podłodze i zaczęła strzepywać z siebie śnieg. Uff, powiedziała trząsając się. To była najgorsza podróż w moim życiu. Wszyscy odwrócili się, patrząc na nią. Wyglądało na to, że zamierza pozostać w sklepie na nieokreślony czas. Wycierała twarz chusteczką. Nigdy jeszcze nie miałam takiej podróży, powiedziała zupełnie tak, jak gdyby była u siebie w domu. Pan Eriksson zajęty był klientem, który wahał się między srebrnym medalionem z małą akwamaryną, a pierścionkiem z małym topazem. Jubiler właśnie wyliczył wszystkie wady topazu i zamierzał skrytykować z kolei akwamarynę, gdy wzrok jego padł na panią w futrze. Stała ścierając resztki śniegu z twarzy. Patrzył na nią osłupiałym wzrokiem, z taką miną, jakby się chciał schować pod ladę. Nieznajoma odsłoniła teraz całą twarz i Henryk Eriksson stwierdził z przerażeniem i bez żadnej wątpliwości, że jest to ciocia Agda. Ciocia przyjechała na dworzec główny przepełnionym pociągiem, w którym jedni pasażerowie obierali pomarańcze, inni jedli kanapki, a nawet kwaśne cukierki. Nie mogła dostać tragarza. Kiedy przepchała się na plac przed stacją, musiała stać mi opadającego śniegu i czekać na taksówkę, której zdawało się nie być w całym mieście. W końcu przy pomocy tramwajów i autobusów z męczącymi przesiadkami dostała się jakoś do Wasastad. Od przystanku odbyła krzepiący spacer po śniegu aż do Erikssonów na ulicę Krasnoludków. Najgorsze, że wszystko to zdawało się być z winy pana Erikssona. Nie mógł zrozumieć, dlaczego nikt nie wiedział, że ciocia przyjedzie tak wcześnie. W każdym razie miał niewyraźne uczucie, że to wszystko jego wina. No, jestem wreszcie, oświadczyła ciocia, nie zwracając uwagi na piękne platery. Wszyscy w sklepie spojrzeli wyczekująco na jubilera. Ach, więc ciocia przyjechała, powiedział pan Eriksson. Wtedy wszyscy obrócili się w stronę cioci Agdy. Tak, przyjechałam, Henryku, powiedziała ciocia. Wszyscy znów spojrzeli na jubilera. Nie wiedzieliśmy, że ciocia dziś przyjedzie. Gdyby nie to, czy ciocia zechce pójść na górę? Miał na myśli mieszkanie. Nie mogę wnieść na górę walizek. Odpocznę wpierw trochę, powiedziała ciocia Agda i ruszyła w stronę kantorka, tak jakby była u siebie w domu. Człowiek w ogromnej barankowej czapie, podobny do księżyca w pełni, przybrał wyjątkowo przyjemny wyraz twarzy. Może mógłbym pomóc zanieść bagaż? Spytał i schwycił obie walizki tak lekko, jakby były dwoma łyżkami typu Gustaw Vasa. Po czym wszedł z nimi do kantorku, gdzie pani futrze padła na krzesło. Zawsze kłopot z takimi walizkami, powiedział człowiek. Niewygodne, ale przydatne do zapakowania rzeczy. Bardzo panu dziękuję za pomoc, powiedziała ciocia Agda. Jasne było, że nie Henrykowi dziękuję. Nie ma o czym mówić, rzekł człowiek. Drobiazg. Wstąpiłem tu tylko, żeby zobaczyć noży do ryby. To bardzo było uprzejme z pana strony, rzekła ciocia. Oczywiście nie miała na myśli Henryka Erikssona. No i tak, powiedział człowiek o twarzy jak księżyc. Mamy zimę śnieg, ale bez mrozu. Podzieliwszy się tym spostrzeżeniem, stał dalej w kantorku. Ciocia pomyślała, że mógł już sobie pójść, ale coś jeszcze przyszło jej do głowy. Proszę pana, czy pan może mi oddać jeszcze jedną przysługę i wnieść walizki do mieszkania? Muszę wejść na trzecie piętro, a tu zdaje się nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Chwilę później wszyscy w sklepie zobaczyli ku swemu wielkiemu zdziwieniu, że człowiek w ogromnym płaszczu wyszedł z walizkami, niosąc je bez najmniejszego wysiłku, tak jak byłyby dwoma nożami do tortu. W mieszkaniu na górze pani Eriksson stała przy kuchni, na której gotowała się co najmniej 3-kilogramowa szynka. Elżbieta właśnie wróciła ze szkoły po zakończeniu półrocza. Była w swoim małym pokoju za kuchnią. Henryk też dopiero co wrócił ze szkoły. Siedział na kanapie, zmieniając buty. Wtem zadzwonił dzwonek u drzwi. Pani Eriksson, szumiąc wywar z szynki, zawołała. Ktoś dzwoni. Elżbieta otworzyła drzwi do swego pokoju i powiedziała. Ktoś dzwoni do drzwi. Gdzieś w głębi mieszkania Henryk krzyknął, że ktoś dzwoni. Potem coś jeszcze dodał na temat butów. Co on mówi? Spytała pani Eriksson. Czy możesz otworzyć? Elżbieta otworzyła drzwi i zobaczyła człowieka z gołą głową i twarzą jak księżyc w pełni. Niósł dwie walizki. Ja tylko przyniosłem walizki. Powiedział, wchodząc bezceremonialnie do holu. Można tu postawić? Spytał, stawiając je na podłodze. Zawsze kłopot z bagażem w tłoku przedświątecznym. Ale już wszystko w porządku. To nie była żadna trudność. Zwrócił się do pani Eriksson, która ukazała się w drzwiach. Henryk stał w drugich drzwiach w samych skarpetkach. Zaszedłem właśnie do sklepu w poszukiwaniu noży do ryby, więc nie sprawiło mi to żadnego kłopotu. Powiedział człowiek, podkreślając ruchem ręki, że nie ma o czym mówić. Nie będę już Państwu zabierał czasu. Rzekł i wycofał się. Kiedy zamknął drzwi, Elżbieta schyliła się i popatrzyła na wizytówki. Agda Eriksson, odczytała. To ciocia Agda, wykrzyknęła. Pani Eriksson też się nachyliła, chcąc sama przeczytać. Jej syn Henryk również się nachylił. Dzień dobry, powiedział. Spaliście dobrze? Dzień dobry, odparła Elżbieta. Ładny dziś mamy dzień. Przestańcie się wygłupiać, powiedziała pani Eriksson. Kto to był? No, słyszałam tylko, jak coś gadał o noża do ryby, rzekła Elżbieta. A potem powiedział, że walizki zawsze sprawiają kłopot, choć wcale nie było z nim trudności. Pani Eriksson nie wiedziała, co o tym myśleć. Kim był ten człowiek, który wpakował się do mieszkania i coś tam plótł o noża do ryby? Ogarnęło ją to samo pełzające, nieprzyjemne uczucie, jakiego doznała, zobaczywszy na krześle kuchennym kapelusz podobny do grzyba. A na domiar złego, ciocia Agda przyjechała w samym środku gorączkowych przygotowań przedświątecznych. Pani Eriksson stała, patrząc na walizki. Potem wróciła wolno do kuchni, gdzie szynka świąteczna gotowała się na małym ogniu, tak spokojnie, jak gdyby nie groziły żadne niebezpieczeństwa. Pan Omar studiuje Kurier Palmowy. Bardzo, bardzo daleko stąd, w oazie Kaf na pustyni arabskiej, pan Omar siedział w swoim letnim namiocie i czytał ilustrowane pismo noszące nazwę Kurier Palmowy. Pan Omar mieszkał zasadniczo w Diow, uroczym i pięknym mieście w głębi Arabii. Jednakże na ulicach Diow roją się orientalnym zwyczajem tłumy ludzi. Dlatego też pan Omar wolał spędzać swój wolny czas w spokojnej i cichej oazie. Uważał, że w mieście bywa czasem zbyt tłoczno. Teraz była połowa grudnia, czyli okres szczególnych upałów. Kurz stał w powietrzu, a słońce lało się na pustynny piasek niczym roztopione złoto. Lecz w pięknym urlopowym namiocie pana Omara panował cień. Na zewnątrz wiatr lekko szumiał w liściach palm i mogło się wydawać, że to pada deszcz. Omar podniósł oczy z nad gazety i spojrzał na bezkresną pustynię. Zobaczył w oddali rząd wielbłądów kroczących majestatycznie po piasku, który zdawał się drżeć z gorąca. On sam posiadał 3 wielbłądy – Rubina, Szmaragda i Klejnota. Stały w letniej stajni, zajęte przeżuwaniem. Omar powrócił do lektury Kuriera Palmowego, czyli Palmiaka, jak go w skrócie nazywano. Pisma bardzo popularnego i dobrze redagowanego. Jest ono znane zwłaszcza dzięki błyskotliwym artykułom o zagranicznych krajach i miastach. Te źródłowe, dobrze napisane artykuły interesują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zabawne i zarazem pouczające, zawierają wiele ciekawych wiadomości z różnych części świata. Kurier Palmowy znany jest na całym Bliskim Wschodzie właśnie z powodu tych ciekawych, dobrze redagowanych artykułów na temat obcych krajów. Ale też Palmiak zatrudnia cały sztab obrotnych i znających się na rzeczy współpracowników, biegłych w dziedzinie geografii. Trudno sobie wyobrazić lepsze pismo. Każdy czyta Kurier Palmowy. Czytałeś ostatni numer Palmiaka? Pytasz znajomego na ulicy. Ten odcinek o Kongo, dobry, co? Mówisz, a potem żegnasz się dodając pozdrowienia dla żony. Albo też spotykasz kogoś z twoich przyjaciół na wielkim bazarze i mówisz: jak się masz, Hussein? Dawnośmy się nie widzieli. Pozwól, że zapytam, czy czytałeś ostatni numer Palmiaka? Palmiaka? Oczywiście, odpowiada Hussein, który ma prenumeratę na cały rok. Ten odcinek o Sztokholmie, dobry, co? Po czym obaj prenumeratorzy żegnają się i odchodzą każdy w swoją stronę. Wartość artykułów geograficznych w Kurierze Palmowym wzrasta jeszcze dzięki zdjęciom, zawsze wyraźnym, dobrze zrobionym, ciekawym i pięknym. Trudno sobie wyobrazić lepsze ilustracje. Siedząc teraz w swoim letnim namiocie i przeglądając Kurier Palmowy, pan Omar spostrzegł nagle fotografię ze Sztokholmu, dokładniej mówiąc z dzielnicy Wasastad. Widać było skrzyżowanie ulic Świętego Eryka z ulicą Krasnoludków i zarys kilku innych ulic, a także dachów i kominów przykrytych śniegiem. Wasastad w śniegu, objaśniał napis pod zdjęciem. Omar pomyślał o swoim przyjacielu, prywatnym detektywie Ture Sventonie, który mieszkał w Sztokholmie. Zaczął więc czytać artykuł ze specjalnym zainteresowaniem. Była w nim mowa o czymś w rodzaju wielkiego festiwalu, zwanego Bożym Narodzeniem. Czytał o dziwnych starych tradycjach i zwyczajach związanych z tą uroczystością. Wszyscy dają sobie wtedy wzajemnie piękne i miłe niespodzianki, upominki, które można wymienić, jeżeli się ich nie chce. Dzieci dostają zabawki, a starzy ludzie ciepłe pantofle i papier listowy. Dużo osób życzy sobie otrzymać w prezencie dobrą, najnowszą książkę, którą można by wymienić. Całe miasto przykryte jest świeżym, bielutkim śniegiem. W każdym domu znajduje się choinka, rodzaj drzewa iglastego, które w Szwecji występuje masowo na rozległych obszarach. I na każdej choince ludzie zawieszają różnego rodzaju ozdoby i przyczepiają świeczki. Wieczór wigilijny, który zawsze wypada 24 dnia miesiąca zwanego grudniem, zapala się świeczki na tych drzewach i wtedy dzieci szaleją z radości. W artykule było dalej napisane, że dzieci klaszczą wówczas w ręce, skaczą i tańczą z radości. Nawet dorośli czują się bardzo zadowoleni i szczęśliwi z okazji Bożego Narodzenia. Artykuł w Kurierze Palmowym informował również, że w tym okresie pojawiają się chmary Mikołajów, czerwono ubranych osobników, mających prawdopodobnie jakieś zadanie do spełnienia, choć to jasno z artykułu nie wynikało. Omar przeczytał o tym wszystkim z największym zainteresowaniem. To byłoby naprawdę wielka przyjemność móc osobiście zobaczyć śnieżycę. Mruknął sam do siebie. Zostać zasypanym przez bielutki śnieg. Patrząc na fotografię, na której widniały zaśnieżone dachy Wasastad, Omar wpadł w zadumę. Nigdy w życiu nie widział śniegu. Z drugiej strony, odwiedzając Sztokholm przed kilkoma laty, był w Wasastad i przypomniał sobie, że jest to dzielnica o wyjątkowo przyjemnej zabudowie, z dużymi raczej staroświeckimi domami stojącymi w rzędach. Omar spojrzał na pustynię. Jego oczy były ciemne, niezgłębione, niczym orientalna noc. Potem przeczytał artykuł jeszcze raz. Piękne, mile widziane prezenty zwane świątecznymi podarkami. Mruczał sam do siebie. W każdym razie muszą o nich pamiętać. Najlepiej będzie pójść na wielki bazar w Diow. Zastanówmy się nad tym. Pan Sventon i jego sekretarka, panna Jansson. Czy jeszcze ktoś? Zastanawiał się, ale nie mógł sobie przypomnieć nikogo więcej w Sztokholmie, komu powinien by dać jakiś dobrze widziany podarunek, o ile by tam pojechał. Cieszył się, że Kurier Palmowy poinformował go o tym uroczym zwyczaju. Uważał, że byłoby bardzo nieuprzejmie przyjechać bez prezentów. Ale Kurier Palmowy znany jest przecież dzięki swoim dobrze opracowanym, wyczerpującym artykułom z dziedziny geografii. Można na nich zawsze polegać. Wyciągnął orientalne noty z inkrustacjami z masy perłowej i długopis. Potem wolno, z namysłem zaczął spisać listę podarunków świątecznych. Jeszcze się dotąd nie zdarzyło, żeby Omar, siedząc w samym sercu pustyni arabskiej, robił spis upominków gwiazdkowych. To naprawdę było trudniejsze, niż by sobie można wyobrazić. Klejnot, szmaragd i rubin uderzały kopytami w piasek. Wiatr szumiał monotonnie w liściach palm, a na horyzoncie ciągnął uroczyście następny sznur wielbłądów. Omar wolno i z prawdziwie wschodnią cierpliwością wpisywał do notysu kolejne piękne prezenty świąteczne. Może ja zobaczę Mikołaja? Mruczał. I nagle wydało mu się, że w środku buchającego żarem morza piasku widzi jakby płat białego śniegu, a na nim kłębiące się roje Mikołajów.